Czwartek 28 grudnia po raz ostatni w roku 2017 obradowała Rada Gminy Moszczenica. Temat przewodni 30. sesji Rady Gminy to budżet i cały czas gorący temat nowej numeracji budynków. Ostatnia sesja w 2017 roku, jubileuszowa, bo 30 w tej kadencji, zdominowana została przez dwa tematy. Temat pierwszy to budżet Gminy Moszczenica na przyszły rok 2018 i uchwały około budżetowe. I drugi temat spory to aktualna bardzo sprawa zmiany numeracji porządkowej budynków w całej naszej gminie. 30 jubileuszowe obrady były doskonałą okazją do wręczenia nagrody wójta gminy Moszczenica, którą tym razem otrzymał Krystian Szymczyk, zapaśnik z Moszczenicy z licznymi sukcesami na swoim koncie. Zadowolenia nie ukrywa sam nagrodzony. Tak to prawda, bardzo dziękuję za nią. Myślę, że główny wpływ miały zawody. Były to Mistrzostwa Polskie oraz Puchar Polski, który wygrałem w kategorii do 60 kg. Myślę, że to było główną przyczyną i zadecydowało właśnie o, o tej nagrodzie. Chodzą pogłoski, że zmieniasz dyscyplinę sportu z zapasów na coś innego. Nie wiem, czy to prawda. Nie, póki co nie mam tego w głowie. Trzymam się twardo zapasów, jest to dobry sport. Wychowałem się na nim i chciałbym, żeby tak zostało do końca mojej kariery. Już w styczniu Krystian wystartuje w kolejnych zawodach. Będzie walczył o Puchar Polski. Najbliższe zawody odbędą się w styczniu. Będzie to Puchar Polski seniorów. Wystartuje w kategorii wyższej niż zawsze 66 kg bądź jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że to będzie dobry sprawdzian po świątecznej przerwie. Koniec roku to także idealny czas na podsumowania. Dlatego o krótkie podsumowanie kończącego się 2017 roku poprosiliśmy włodarza gminy Moszczenica. 2017 rok to rok, który się kończy dobrymi notowaniami dla naszej gminy, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym. To jest czas, kiedy wprowadzamy trochę rewolucyjne zmiany dotyczące nowej numeracji porządkowej, ale także dbamy o wizerunek naszej gminy na zewnątrz. Przypomnę, że w tej chwili nasza gmina jest liderem czterech dużych międzygminnych projektów. Największy dotyczący gospodarki, Wodno-ściekowej dla sześciu gmin na Ziemi Gorlickiej sięga kwoty 40 milionów złotych. I takie zadania chcemy w przyszłych latach realizować. Przed samorządem kolejny rok ciężkiej pracy, a w nim dużo ciekawych planów, inwestycje i wybory samorządowe. Trudno to tak do człowieka dociera, że. Te lata szybko mijają i już kolejny rok wyborczy. Aczkolwiek już kilka miesięcy temu można było odczuć, że wybory się zbliżają, bo po pierwsze, niestety, smutne skargi i donosy na gminę Moszczenica zwiastowały, że niektórzy ludzie po trzech latach uśpienia wrócili w takie buty ostrej propagandy negatywnej. Ale na tym bym się rozwodzić nie chciał. Na pewno rok przyszły na początku będzie trudny. Będzie to związane z pełnym wprowadzeniem nowej numeracji porządkowej w naszej gminie. Tutaj chwileczkę chciałbym poinformować mieszkańców, że wszystkie dotychczasowe ustalenia i komunikaty płynące z mojej strony, także na zebraniach wiejskich ze spotkani z mieszkańcami będą realizowane. Wszystkie działania osłonowe są już w trakcie realizacji. Chociażby te dotyczące zmniejszenia wymiaru podatków w kilku miejscach. Także w ustaleniu ze starostwem powiatowym w Gorlicach od lutego przygotowujemy w naszym urzędzie, Punkt przyjmowania wniosków. Mamy także coraz lepsze informacje ze starostwa, chociażby dotyczące opłat za niektóre usługi. E, najprawdopodobniej ta opłata za wydanie nowych praw jazdy dla mieszkańców gminy Moszczenica w związku z akcją przenumerowania w ogóle przez starostwo nie będzie pobierana. E, I to jest kolejna dobra informacja. Pragnę również także naszych mieszkańców do. Zachęcić do takiego myślenia perspektywicznego na wiele, wiele lat do przodu, ponieważ układ ulic raz wprowadzony ciągnie się nie jutro, nie przez rok, nie przez 10 lat, ale zmieniamy to z perspektywy 30 lat, jednego pokolenia, 100 czy 200 lat. I tak trzeba patrzeć. Te ulice pozostaną już, no wydaje mi się, że na zawsze przypisane do naszych terenów w Moszczenicy i w Staszkówce. Stąd też. Mnożące się obawy, że za dużo pozostawiono tak zwanych wolnych numerów do przyporządkowania, są zdecydowanie nietrafione. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich lat jest taka tendencja, że kilkanaście, 20, 30 budynków nowych w ciągu roku się buduje w naszej gminie, to dla nich są te numery pozostawione rezerwowe. Chcemy uruchomić od nowego roku poważny system przekwalifikowywania działek rolnych na działki pod budownictwo mieszkaniowe. Zakładam, że w pierwszym roku może to być grupa około 30 do 50 działek. To dla nich zostawione są te numery rezerwowe. Proszę Państwa, są takie sytuacje, że na terenach, które 15 lat temu nikt by nie uznał za właściwe do postawienia tam budynków, te budynki dzisiaj stoją. Wystarczy popatrzeć na Orlik w centrum Moszczenicy. 15 lat temu łąka, która była przecież pokryta siecią średniego napięcia i stały tam potężne słupy energetyczne. Dzisiaj jest tam kompleks sportowy, są tam dwa budynki, które będą miały nadane numery porządkowe. Tych numerów porządkowych, rezerwowych nie trzeba się w żadnym wypadku bać. Ta rezerwa jest potrzebna i naprawdę ona będzie topniała wręcz na naszych oczach.